Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na recenzję pierwszą w całości przygotowaną już na nowej platformie testowej, z wyjątkiem karty graficznej. No ale na nową konstrukcję przyjdzie mi jeszcze troszeczkę poczekać, więc lecimy sobie z całym tym interesem. Produkt jest bardzo ciekawy, bo to jest obudowa. Obudowa od Everest, dokładnie model Rampage Glory G01. Ona jest o tyle ciekawa. Że ten zasilacz tu nie leży bez przyczyny, bo jest to obudowa, gdzie za około 200 zł. Pamiętajcie, że linki do cen znajdziecie w opisie tego filmu: Dostajecie obudowę z zasilaczem. Ten test w zasadzie jest podzielony na dwie części. Pierwsza część to jest typowy test obudowy. Przyjrzymy się konstrukcji Glory G01 bardzo dokładnie, a druga część będzie traktowała odnośnie samego zasilacza. Natomiast nie będzie to test, nie będzie to nawet recenzja, dlaczego. Powiem Wam już przed samym podsumowaniem. Przede wszystkim, obudowa Everesta Glory g 1, to jest standardowa konstrukcja MIDI Tower, której maksymalna wysokość, licząc tutaj oczywiście to przetłoczenie na topie, to około 45,5 cm. Ona pomieści w sobie płyty głównym standardzie ATX, ale również mniejsze, takie jak Micro ATX czy Mini ITX. Ten panel boczny niech Was nie zwiedzie. Ponieważ to jest zwykła pleksa, tylko że właśnie tak stylizowana, powiedzmy sobie na właśnie hartowane szkło, podobnie jest instalowana. No i dzięki temu całość zajmuje praktycznie cały front, cały ten panel roboczy. Można sobie ją zdjąć, tylko tutaj od razu informuję, uważajcie, ponieważ sama obudowa tylko i wyłącznie na tych czterech śrubkach się trzyma. Właściwie nie obudowa, a panel. Całość jest powiedziałbym średniej grubości. Jeżeli chodzi o spasowanie elementów, no to tutaj niestety luzy są. Tego nie da się wyeliminować, bo sztywność tego panela jest ograniczona. Natomiast podczas testów nie zauważyłem, żeby był przenoszony tutaj jakiś rezonans, żeby ta obudowa robiła dodatkowy hałas. Jeżeli chodzi o front. Cały front wykonany jest z tworzywa czarnego, matowego w większości stylizowanego na szczotkowany aluminium. To jest taki szczotkowany plastik, i to same te elementy strukturalne są dosyć głębokie. Dzięki temu obudowa też tutaj na froncie się bardzo trudno brudzi, co jest dużą zaletą i dosyć łatwo jest ją wyczyścić. Macie także wstawki błyszczące, natomiast one w ogólnie w eksploatacji tej obudowy nie przeszkadzają. I tutaj zobaczcie, cyk. Mamy również zatokę 525 cala, dosyć sprytnie ukrytą, ale dzięki temu i montaż i dostęp do samego napędu na przykład optycznego jest bardzo prosty. Jeżeli chodzi natomiast o drugi panel, on wykonany już jest w całości ze stali. Dzięki przetłoczeniu, które dodatkowo zwiększa ilość miejsca na aranżację okablowania, on jest naprawdę bardzo sztywny, a grubość blachy, jaką tutaj zastosował producent, to około 60 mm. Po zdjęciu tego plastyczku z frontu widzimy miejsce na instalację maksymalnie dwóch wentylatorów 120 mm, ale niestety, tak jak również widzicie, nie ma tutaj absolutnie żadnego filtra przeciwkurzowego. Nieważne czy blisko przy wentylatorach, czy nie, po prostu go nie ma. To obudowy wykonany już jest w całości ze stali, tutaj też jest dodatkowe przetłoczenie, które zwiększa nam ilość miejsca w środku do góry obudowy. Mamy miejsce na instalację dwóch opcjonalnych wentylatorów, które tak jak widzieliście chroni siateczkowy filtr przeciwkurzowy instalowany na magnes. Co do wyposażenia w porty wejść-wyjść to jest tylko minimalnie większe niż standard, ponieważ mamy 3 USB, z czego dwa to USB 2.0, a tylko jedną USB 3.0. Mamy standardowo włącznik, przycisk reset, wejście dla mikrofonu i słuchawek, diody informujące nas o pracy komputera i pracy dysku twardego. Natomiast te miejsca niech Was nie zwiodą, ponieważ no, wiadomo, to jest chiński OEM i jest opcja z czytnikiem kart SD, microSD, ale nie w tej wersji obudowy. To są po prostu puste miejsca, dodatkowo zaślepione. Tu prawdopodobnie nawet widać zresztą, że niestety, ale tutaj czytnika kart pamięci nie ma. Filtr natomiast jest na dole pod zasilaczem. To jest filtr siateczkowy wkładany. Po prostu wkładany, tutaj nie ma żadnych saneczek plastikowych, nic. Otworki są takie powiedziałbym standardowej. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedno miejsce, teoretycznie na instalację filtra. Tu dokładnie taki sam filtr wchodzi, ale nie ma go w zestawie i to jest miejsce pod zatokami na dyski 2,5-3,5 calowe. Nóżki są plastikowe, niezbyt solidnie przymocowane, a ich wysokość to zaledwie około 1,5 cm, nawet niecałe 1,5 cm. Dla mnie zawsze dosyć istotną kwestią osobiście jest. To, jak rozwiązał producent miejsce oraz system aranżacji okablowania. Jak się składa te komputery, to niech one też jakoś wyglądają. Jeszcze do niedawna było to traktowane dość po macoszemu, ale teraz chcemy mieć nie tylko maszyny wydajne, ale również ładnie wyglądające. I bez odpowiedniego poukładania przewodów jest to niemożliwe. W przypadku obudowy Glory G01 nie jest źle, i tutaj producenta za kilka rozwiązań należy pochwalić. Po pierwsze, mamy całkiem sporą ilość uchwytów, która pozwala nam na. Zarządzanie tymi kablami, przypięcie po prostu opasek. Ilość otworów, również moim zdaniem, jest wystarczająca. Tutaj mamy dwa, tutaj mamy trzy. Otwór na przewód ośmiopinowy, EPS, jest na środku, dzięki czemu można ten przewód bez problemu podpiąć, nawet jeżeli wtyczka nie jest w rogu, a bardziej na środku i całość będzie naprawdę całkiem nieźle wyglądała. Dodatkowo ten otwór jest na tyle duży, że tą wtyczkę da się przełożyć również po zainstalowaniu płyty głównej. Mamy również dodatkowe otwory. Kolejne trzy z boku przy samym załamaniu, z tych będziecie korzystali w przypadku płyt głównych w formacie ATX. Zwróćcie uwagę również, że sam otwór, który umożliwia wymianę chłodzenia na jakieś inne niereferencyjne na procesorze, również został prawidłowo wycięty, bo tutaj w zasadzie nic nie nachodzi na krawędzie i bez problemu powinniście sobie w przypadku praktycznie każdej płyty głównej poradzić z wymianą tego chłodzenia. Ilość miejsca, jaka jest do naszej dyspozycji, no nie jest tutaj jakaś specjalnie oszałamiająca, bo w tych węższych miejscach mamy około zaledwie 5-6 mm. Natomiast mamy przetłoczenia dodatkowe, na przykład tutaj przy miejscu na napędy 2,5 calowe, na dyski 2,5 calowe jest około 1,5 cm miejsca, przy czym pamiętajcie o dość dużym wytłoczeniu, przetłoczeniu w tym metalowym panelu. Dzięki czego tego miejsca robi się nawet ponad 2 cm, na przykład właśnie w tym rejonie. Na plus również należy zwrócić uwagę, że mamy sporo miejsca na instalację zasilaczy. Tutaj, nawet dusze konstrukcje Wam wejdą również modularne, bo to ograniczenie jest dosyć małe. Mamy również zatoki dla dysków 3,5 jak i 2,5 calowych, wykonane z tworzywa saneczki. One są kompatybilne również oczywiście z dyskami 2,5-calowymi. Ilość tylko dwie sztuki, niestety, więc takich większych dysków za dużo sobie tutaj nie zainstalujemy. No i zanim przejdziemy do sprawdzenia, jak faktycznie ta obudowa wypada w testach, czyli temperatury, kultura pracy, to jeszcze rzućmy okiem na samo wnętrze obudowy. Tutaj pierwsza rzecz: mamy już fabrycznie zainstalowany jeden wentylator z tyłu. 120 mm i nie ma możliwości instalacji w tym miejscu wentylatorów większych czyli na przykład 140 mm, nie wejdą Wam również wentylatory oversize, bo tutaj zaraz z brzegu znajduje się ścianka. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o miejsce na instalację kart graficznych chłodzeń, tutaj narzekać nie można. Karty graficzne zainstalujecie nawet o długości do 360 mm, czyli do 30 cent... 36 cm, więc dosyć spore. Jeżeli chodzi natomiast o chłodzenia, to tutaj mamy tą magiczną granicę 16 cm, 160 mm, takie takie kulery bez problemu wejdą, Fortis trujeczka z platformy testowej ma jeszcze kilka milimetrów zapasu do tej ścianki bocznej, więc nie jest najgorzej jeżeli o to chodzi. Natomiast jeżeli przyjrzymy się szczegółom to tak, śledzie przede wszystkim mamy wszystkie wyłamywane. Nie ma niestety śledzi wykręcanych, co więcej producenci czasami stosują po prostu dorzucenie jakiegoś jednego, dwóch śledzi do przykręcenia w miejsce na przykład wcześniej wyrwanego. W tym przypadku niestety tak nie jest. Mało tego, pierwszy fabryczny już jest usunięty, jego po prostu tam nie było. No i zostaje nam po prostu dziura. Jeżeli tak jak w tym przypadku karta graficzna instalowana jest w drugim slocie na płycie głównej, to jeżeli nie będziecie mieli żadnego slota, żeby tutaj to zasłonić, na przykład ze starej obudowy, zostaniecie tak jak w tym przypadku z dziurą. Tutaj również został zainstalowany system, który umożliwia nam instalację oczywiście, kart rozszerzeń jest plastikowa zaślepka i dość. Istotną kwestią jest ta szerokość. Jeżeli ona jest za mała, co czasami się zdarza, to potem jest problem z instalacją niektórych kart rozszerzeń, zwłaszcza takich większych. No, w tym przypadku jest wystarczająca ilość miejsca na to narzekać. Nie mogę zgrzeszyłbym, gdybym tak zrobił. Co jeszcze mnie zaskoczyło na plus, jeżeli chodzi o tą obudowę, to jest duża dosyć przestrzeń. Jak na wielkość tej skrzynki, tutaj do góry nad chłodzeniem. Bez problemu można na przykład nie tylko przeciągnąć przewód ośmiopinowy, ale również go podpiąć i to samo dotyczy na przykład zapinek od chłodzenia. Nie jest to takie oczywiste i w niektórych obudowach, przy takich większych chłodzeniach, czasami trzeba się nieco nagimnastykować, bo to jest naprawdę bardzo mało miejsca, żeby na przykład wentylator zapiąć, założyć już na chłodzenie, które jest zamontowane. W obudowie. No nic, to teraz przechodzimy sobie do testów praktycznych, czyli temperatury i kultura pracy obudowy. To, co z pewnością Was najbardziej interesuje, to jest wydajność tej obudowy. Jeżeli chodzi o sposób pomiaru, to on w zasadzie się nic nie zmienił. Jest umieszczony czujnik w obudowie, w środku, tak mniej więcej. I widzicie w tej chwili na multimetrze odczyty temperatury z wnętrza obudowy. Test na chwilę obecną około 30 stopni Celsjusza. Tak jak widzieliście, ona się delikatnie waha, czasami do 29 Temperatura otoczenia, co jest dosyć istotne, to 23 stopnie Celsjusza. No jak przy takim układzie wygląda temperatura karty graficznej? Tutaj wciąż mamy testowego GTX -a 960 i temperatura tej karty graficznej ustabilizowała się już bardzo równo na 33-34 stopniach Celsjusza. Te skoki są naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. No, i zostaje jeszcze odczyt temperatury procesora. No, i tutaj trzeba koniecznie wyjaśnić. Mamy zmianę platformy, mamy również inne programy do odczytu tej temperatury. Widzicie w tej chwili uruchomione dwa programy AMD Ryzen Master, i to jest ten program w najnowszej wersji, czyli już poprawionej. Tutaj wam pokażę, może o będziecie widzieli dokładnie. 101, gdzie te odczyty temperatury, które były we wcześniejszej wersji programu zawyżane około 20 stopni Celsjusza, są już odczytami jak najbardziej realnymi i w tej chwili dla zestawu nieobciążonego ta temperatura się waha. Dochodzi nawet momentami do 40 kilku stopni Celsjusza, ale to oczywiście zależy też od tego, co komputer aktualnie robi w tle. Ta temperatura jest również tożsama z temperaturą w programie CoreTemp, w tej chwili w wersji 1.9. Zobaczcie, temperatura aktualna oraz temperatura aktualna pokazywana przez właśnie program CoreTemp. Tutaj jest ta temperatura zakrąglona, ona nie jest tak dokładna jak w przypadku AMD Ryzen Master, natomiast ten program będzie programem używanym do odczytu temperatur z tego powodu, że mamy przede wszystkim... Rejestrowaną temperaturę minimalną, która jak widzicie, troszeczkę Wam tutaj jeszcze zoomuję, przybliżę, żebyście to dokładnie widzieli, wynosi 28 stopni Celsjusza, czyli jest nieco chłodniej niż jak chodzi o wnętrze obudowy, ale co ważne, ten program również rejestruje temperaturę maksymalną procesora. Co jest oczywiście bardzo istotne z punktu widzenia temperatur pod obciążeniem w grach, bo wychodząc z gry na no automatycznie ta temperatura będzie różniła się od tej maksymalnej, a tutaj ona po prostu zostanie zanotowana. Z uwagi na to, że to są odczyty jak najbardziej realne, to właśnie program Core Temp 1.9 będzie używany tutaj na nowej platformie testowej do odczytu temperatur procesora. Jeżeli chodzi o inne zmiany związane z przejściem na nową platformę testową, to tutaj również inna gra będzie używana do obciążenia całego zestawu przy testach obudów komputerowych, a mianowicie będzie to Battlefield 1. Wybrałem tą produkcję i zmieniłem przede wszystkim z Wiedźmina trójki na bardzo prosty fakt, a mianowicie Battlefield 1 mocniej obciąża procesor, również w tych momentach graficznych, niż miało to miejsce w przypadku Wiedźmina. Dzięki temu mam nadzieję, że z procesorem, który ma lutowany IHS, wyniki będą przede wszystkim dokładniejsze i będą bardziej realne, jak chodzi o takie maksymalne wartości temperatury właśnie dla tak potężnego procesora, jakim jest AMD Ryzen 7 1700X no i automatycznie ta gra również potrafi wycisnąć siódmy karty graficznej więc i temperatury karty graficznej w testowanych obudowach będą bliżej realnych wartości jakie później Wy w danej obudowie mniej więcej możecie uzyskać Zobaczmy, jak wyglądają temperatury podczas obciążenia całej platformy testowej. Oczywiście, Battlefield 1, tak jak mówiłem wcześniej, temperatura we wnętrzu obudowy ona mniej więcej wynosi około 37, czasami nawet skacze do 40 stopni Celsjusza. Wskazania programu MSI Afterburner pokazują w tej chwili 72 stopnie Celsjusza dla karty graficznej, ale pamiętajcie, że to nie jest temperatura maksymalna, tylko zanotowana podczas gry. Zaraz sobie grę zminimalizujemy i zobaczymy temperatury maksymalne dla karty graficznej i dla procesora. Ok, gra już jest zminimalizowana. Ja tutaj odpalam MSI Afterburnera. No i przyjrzyjmy się temperaturom. Tutaj temperatura maksymalna to 74 stopnie Celsjusza dla tej obudowy. Jeżeli zaś chodzi o temperaturę procesora, to maksymalnie ona dobiła do 67 stopni Celsjusza. Ja na początku tej recenzji również wspomniałem, że częścią tej obudowy jest zasilacz, zasilacz, który dodaje producent w zestawie w tej cenie około 200 zł i jest to jednostka, która moim zdaniem raczej przyda się, jeżeli już to bardzo małej warstwie osób. Dlaczego? No po pierwsze, zwróćmy uwagę na jedną bardzo istotną, na jedną bardzo istotną kwestię. Moc tego zasilacza, moi drodzy producent, dość krzykliwie. Chwali się 420W, ale to jest moc w piku. Tutaj na dole jest to wyraźnie napisane. O, postaram się, żeby nie odbijało. 420W w piku, 350W mocy znamionowej ciągłej. Ale co ważniejsze, należy zwrócić uwagę nie tylko na tą moc znamionową ciągłą zasilacza, mocą szczytową w ogóle się nie przejmować, ale interesuje nas także możliwe obciążenie dopuszczalne na linii lub liniach 12V. Zależy czy jest jedna, czy kilka tych linii. W tym przypadku jest to jedna pojedyncza linia 12V, ale ona jest bardzo słabiutka, to jest tylko 16A, co daje 192W dopuszczalnego obciążenia na linii 12V, więc. Więc tutaj, nawet średniej jakości karta graficzna i średniej jakości procesor będą za mocne do tego zasilacza, i należy sobie z tego zdawać sprawę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania tego zasilacza, nawet jakby ktoś chciał, to jest ilość wtyczek. Niestety, zwłaszcza jeżeli chodzi o wtyczki PC Express do karty graficznej, moi drodzy, to tutaj raz wam pokażę. Wszystkie wtyczki w zasadzie mogę wam pokazać, bo ich bardzo. Mało jest tak naprawdę, to jest tylko i wyłącznie. Jedna sześciopinowa wtyczka PC Express. W sumie nawet lepiej, bo gdyby producent dałby tych wtyczek więcej, też ktoś by mógł pomyśleć, że może tutaj podpiąć na przykład jakiegoś gtx 1070, czy coś w ten desen i absolutnie w tym momencie urządziłby sobie sprzęt. No i zasilacz jest rozkręcony, to również widzicie, zobaczcie środek, no tutaj na przykład sam etap filtracji, w EMI, pierwsza filtracja, jaką mamy na wejściu, no niestety jest bardzo, bardzo skąpy. Jeżeli chodzi o główny kontakt w zasadzie mamy dwa mniejsze kondensatory, mamy również grupową regulację napięć. No niestety tego zasilacza nie mogę polecić. Jeżeli ktoś już chce z niego korzystać, to tak naprawdę tylko przy najsłabszych zestawach ze zintegrowaną kartą graficzną, czyli takie bardzo, bardzo, bardzo mocno, typowo biurowe zestawy komputerowe, a i tak wolałbym zainwestować jednak w zasilacz markowy sprawdzony, lepszy na lepszych podzespołach który ma aktywny PFC, nie ma grupowej regulacji napięć, który ma lepiej rozwiązany etap wcześniejszej filtracji, przede wszystkim, który ma jakość sensowną sprawność, bo tutaj nie wiemy tak na dobrą sprawę o tej sprawności, tego zasilacza absolutnie nic, a patrząc na jego konstrukcję podejrzewam, że ona gdzieś pewnie w około granicy 70% gdzieś tam będzie się wahała, ale to jest tylko i wyłącznie moje przypuszczenie, ponieważ zasilacz jako taki nie był testowany, nie było możliwości, nie mam tak słabego sprzętu, żeby go jakkolwiek i gdziekolwiek w ogóle podłączyć. Czas na kilka słów podsumowania. Przede wszystkim obudowa Everest Rampy czy Glory G01 to jest pierwsza obudowa przetestowana na nowej platformie testowej. Dlatego nie ma bezpośredniego porównania wyników z innymi obudowami. Te oczywiście będą systematycznie uzupełniane, dlatego zachęcam do śledzenia mojego kanału. Mogę jednak odnieść się jeżeli chodzi o zarówno temperatury jak i kulturę pracy do tego co znam z innych obudów. No, a trochę już ich w życiu przerobiłem. Przede wszystkim. Należy tutaj producenta troszeczkę zganić, że nie mamy żadnego filtra przeciwkurzowego na froncie, nawet w budżetowej konstrukcji myślę, że dodanie takiego samego filtra jak jest na topie, czyli zwykły siateczkowy na magnes nie byłoby jakoś mocno kosztowne i nie podniosłoby ceny tej obudowy, a już na pewno z pewnością zobaczyłbym tą obudowę z lepszym ofiltrowaniem, z lepszymi wentylatorami, może dwa dorzucić na front, zamiast tego zasilacza, który tak naprawdę. W mojej ocenie jest praktycznie nieprzydatny. Chyba, że ktoś sobie chce zrobić na przykład jakiś zasilacz serwisowy, jakiś niezamocny, to jak najbardziej może wtedy z niego skorzystać. Jeżeli chodzi natomiast o samą temperaturę podzespołów w tej obudowie, to ona również nie należy do najlepszych. Przede wszystkim tutaj, moim zdaniem, jest winowajcą brak wentylatora właśnie na froncie Obudowy. Ten jeden, który wytłacza to powietrze poza obudowę, który wyciąga to ciepłe powietrze z obudowy na zewnątrz no nie jest na tyle wydajny, żeby był w stanie tutaj troszeczkę zbić te temperatury podzespołów. Jeżeli natomiast chodzi o kulturę pracy, to muszę przyznać, że ona najgorsza nie jest. Nie jest też rewelacyjna, bo należy pamiętać, że mamy tylko jeden wentylator w tej obudowie. No i to też automatycznie ma wpływ na wyniki kultury pracy, bo gdyby były dwa, no to jasne takie same, że ta kultura pracy byłaby nieco gorsza. Jeżeli chodzi natomiast o pozytywne zaskoczenie, to tego też nie brakuje. Przede wszystkim odpowiednio grube blachy, dodatkowo z przetłoczeniami, dzięki temu cała konstrukcja jest bardzo sztywna. Ta płyta. Właściwie panel z pleksy na boku. Moim zdaniem całkiem fajnie to wygląda. No ale jest to pleksa, wiadomo, że to się rysuje już od samego patrzenia na to i trzeba brać to pod uwagę, ale wygląda to na pewno lepiej niż kawałek blachy z wyciętym jeszcze jakiś bezsensowny wzór kawałkiem, gdzie ta okno jest prześwitujące. Ona jest dość mocno przyciemniona, więc jeżeli macie dodatkowo podzespoły dobrane także na przykład przewody od zasilacza, są czarne, to tych niektórych elementów nie będzie po prostu widać i całość będzie się naprawdę nieźle prezentowała. Sam design obudowy, w mojej ocenie, też nie jest jakoś specjalnie agresywny, a dodatkowo, dzięki temu, że tutaj to wszystko jest matowe, no to obudowa jest dość odporna na zabrudzenia. Poza tymi nielicznymi paskami, tutaj srebrny, tutaj czarny, błyszczący, ale da się to wyczyścić, tragedii nie ma. Mamy również tą zatokę. Niestety producenci często z takich zatok rezygnują, jako że użytkownicy coraz rzadziej stosują napędy 525 cala. Ale pamiętajcie, że w takim miejsce możecie dać nie tylko napęd optyczny, nie tylko jakąś nagrywarkę CD, DVD, ale na przykład kontroler prędkości obrotowej wentylatorów czy takie większe czytniki kart pamięci. To wszystko też możecie zainstalować w zatoki 525 cala, więc czasami mi takich zatok brakuje. Jeżeli chodzi o miejsce narażacza na kablowania, to jak mi się w ogóle składało zestaw komputerowy w tej obudowie, to muszę przyznać, że byłem naprawdę bardzo mile zaskoczony. Więc suma summarum, mimo tego, że sama obudowa posiada swoje wady, no to nie jest konstrukcja, którą bym skreślał. Moim zdaniem, jeżeli komuś się design będzie tej obudowy podobał, to może jak najbardziej tą konstrukcję rozważyć, przy czym nie będzie to wybór często najbardziej optymalny, bo moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie cenę podnosi dodany do zestawu zasilacz. Moi drodzy, ode mnie to będzie na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!